poprzednim odcinku. 117 dzień, ciekawe. No, ale się tu ciasno zrobiło. Wszystkie się oczywiście musiały zebrać na mojej ścieżce. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hast, a my jesteśmy ponownie w grze Don't Starve z Drokiem. Będę mieć dzisiaj kilka informacji dla was. Zacznę już teraz. Pierwszą z nich, może nie tyle informacją, co fanartem, jest ten oto fanart z Drokiem, który otrzymałem już bardzo, bardzo dawno temu, ale ze względu na tą długą przerwę na kanale nie miałem okazji tego pokazać. Twórcą jest Kureda. Dziękuję wam bardzo za wszelkie fanarty, które wysyłacie. Mam nadzieję, że to się nie zmniejszy, że będzie ich tylko więcej. Także jeszcze raz dziękuję. No i zachęcam do rysowania innych fanartów, również z innych serii. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jakieś nowości, które dla mnie zrobicie. Niektórzy z was może już zauważyli, że Drok wygląda trochę inaczej. Jakiś czas temu twórca Droka dodał go do Don't Starve Together, a przy okazji przemodelował w zasadzie cały mod. Poprawił grafikę, jest teraz w jakości HD, broda wygląda lepiej. Również tutaj owłosione rączki, nóżki, to wszystko zostało dopracowane. Jak widać, teraz ma też takie szare pola za oczami, jak większość postaci z DS. Także tutaj bardziej dopasował do stylu Don't Starve Droka. No i oczywiście tak samo Wixstan, widzimy, że jest z wyższej rozdzielczości. Wszystkie te elementy w zasadzie zostały poprawione. Zobaczmy tutaj ikonę na mapie. No ikonka chyba się nie zmieniła, zawsze była fajna. No to z ogłoszeń od roku to tyle i jeszcze mam jedno ogłoszenie, a mianowicie dodałem parę modyfikacji do mojej serii. Ostatnio twórca Silentine dodał bardzo fajne dwa mody, które dają dodatkowe struktury i dodatkowe przedmioty. No i nie mogłem się po prostu powstrzymać, żeby tego nie dodać. Co jest? Jakoś na odwrót teraz tutaj mam te ustawienia. Na prawy otwieram, a na lewy komentuję. Nie wiem, może coś zmienili Don't Starve? Jakoś dłuższy czas nie grałem i... Dziwne. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale... Gdziekolwiek kliknę na lewy, to Drok komentuje. A, już chyba działa. A, już działa. Pamiętam, że kiedyś to się zawieszało i właśnie musiałem kliknąć Alt bodajże, no i potem się odwieszało. Teraz miałem taką sytuację, że nie mogłem na lewy nic otworzyć, tylko na prawy. Ale już się naprawiło, także nie ma co o tym gadać. A propos tych modyfikacji, które dodałem. Dodałem mod, który dodaje dodatkowe przedmioty do wytworzenia. O, tak jak to chociażby. I dodałem mod, który dodaje dodatkowe struktury. Zacznę od razu od hełmu, bo akurat właśnie mam 1% tego hełmu futbolowego, a on jest potrzebny, żeby zrobić ten hełm. Uważam, że on wygląda po prostu świetnie. Może nie tyle na Droku, bo Drog akurat ma tutaj teraz dużo włosów i zazwyczaj one wystają właśnie z czapek. Poza tym oczy ma tak usytuowane, że akurat te korzenie zasłaniają z przodu jego oczy, ale mimo wszystko sama czapka moim zdaniem wygląda po prostu świetnie i musiałem po prostu ją dodać. Na razie schowam to do Chestera. Czyżby? Dobra, zrobimy w ten sposób. No i oczywiście kilka innych modów też dodałem. Może nie tyle kilka, po prostu. W zasadzie dodałem ten, który daje dodatkowe struktury. I dodałem mój mod z pajęczym ostrzem. O, tak jak tutaj widzimy. Ten mod został jakiś czas temu dość przerobiony graficznie. Wygląda teraz znacznie, znacznie lepiej. No i uznałem, że może się znaleźć w mojej serii. Zobaczmy, co tam jeszcze było do wytworzenia. A, kurtka. Z bawołów. No, ciekawe rzeczy tutaj można znaleźć. Zobaczmy, ile mam do końca jesieni. 8 dni do zimy. Mam nadzieję, że nic złego mi się nie stanie. Teraz przypomina mi się, że wkrótce może się pojawić po prostu niedźwiedź. Mam nadzieję, że jeśli się pojawi, to wtedy, że... to w takim czasie, że będę mógł zareagować i wyprowadzić go w pole, bo nie chciałbym, żeby mi zniszczył po prostu te
Wszystkie moje... Ciekawe co się stworzy. Kulki mięsne. Kulki mięsne. Żeby mi nie zniszczył bazy, no. Co tam się dawało? Może marchewka? Też nie. Wszystko przez to. O, shit, nie ten guzik. Zobaczmy te płatki. Płatków w zasadzie nie musimy chronić. Płatki się nie przydadzą. O. Kulki mięsne. Mogło być znacznie lepiej. Z góry was przepraszam za wszelki kaszel. Jeszcze nie zdążyłem się pozbierać po moim zapaleniu oskrzeli. Także czasami tutaj mogą się jakieś onomatopoje pojawiać z mojej strony. Za co was bardzo przepraszam, no ale gdybym miał czekać aż wyzdrowieję, to nie nagrywałbym jeszcze co najmniej przez tydzień. Także będę musiał to jakoś pogodzić i musimy jakoś przez to przejść. Yeah! Komplet. A, jeszcze jedno. Dodatkowo mam cały czas włączony mod na młode kolefanty. Przy czym teraz ten mod jest poprawiony. Także nie powinno już niektórych błędów być. Kolefanty powinny pojawiać się normalnie. Nie gdzieś tam na drugim końcu świata. Także nie powinno być z tym teraz żadnych problemów. Zobaczymy, co ja miałem w tych skrzyniach. O, supełki. To mi o czymś przypomina. Są też struktury do zrobienia. Bo ten mod też mam włączony. O, zrobimy to. Zrobimy to. I znowu kaszel. Zrobimy to, gdzie możemy przechowywać nasze dobra. Potrzebuję łopaty, dwóch tych takich węzłów. Akurat się dobrze składa, bo mam takie trzy w skrzyni. Także już kopałem groby, z tym nie ma problemu. Łopatę mamy. I jeszcze deski. No i się świetnie składa. Bo zamiast tych okropnych skrzyni mogę mieć taką, która powinna być bezpieczna przed atakami gigantów. Yeah! Szkoda, że... Szkoda, że nie daje mi więcej miejsca, no ale trudno. Wykopałem ładną dziurę. Dobrze. Okej, schowaj miód. Jajko, jajko, jajko. Bez sensu. Okej, co jeszcze mogę stworzyć z tych pięknych struktur? Metalowa skrzynia, na razie może nie. Śmietnik. A, śmietnik nie jest mi potrzebny. O, ale to urocze. Mogę tu teraz coś schować. Na przykład rzeczy łatwopalne. Co? What? Nie czaję. Czemu nie mogę tego schować? Chyba czegoś nie rozumiem. Może jedzenie? Nie. Oh my god. To chyba nie jest to, co myślę, że to działa nie jako skrzynia, tylko jako śmietnik. Mam nadzieję, że nie. Czy
czemu to nie działa? No niby, ale właśnie, że nie możesz. Oh my god, no! Także no. To tyle. Zapomnijcie, że widzieliście jakikolwiek... A, tu się... Tu się przechowuje materiały. Szkoda, że kliknąłem ten okropny guzik. Hammer. No i zniszczyłem. Pięknie. Także... Patrząc na moje błędy, możecie już zapamiętać, żeby nie wciskać tego, co ja wcisnąłem. Zobaczmy, gdzieś tu jeszcze była specjalna maczuga. I znowu kaszel. Gdzieś tu była taka specjalna maczuga. Tylko w jakim dziale mogę ją znaleźć? Morningstar, to nie to... Magi? Tak, magi. Mhm. Wow, ile tu jest rzeczy. Potrzebuję tego tyle, tego tyle. Nie powinno być problemu. Tylko, że na razie nie pamiętam statystyk tej maczugi z tymi. No! Tymi żądłami pszczół. Także na razie zostanę przy kolcu matki. Musiałbym się w końcu gdzieś wybrać. Cały czas stoję w tej bazie. Od 10 minut. Może na wędkowanie. Mamy wędkę? Nie? O, ale wtopa z tym. O. Miałem tam surowce schować. Kurde. Wątpię, że znajdę już jakikolwiek węzeł w grobach. Właśnie ten węzeł jest potrzebny. No ale cóż za głupotę, się płaci. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby kliknąć ten przycisk hammer. Zobaczmy, co jest po tej stronie. Nasionko. Dzisiaj w sumie taki bardziej organizacyjny odcinek, zwłaszcza po takiej przerwie na moim kanale. Także muszę się zorientować, o co w ogóle chodziło w tej serii. O, siemka. Go. Zaprowadzę cię do mojej bazy, żebym mógł cię mieć na oku. No. I do końca to miałem na myśli, bo teraz będziesz ciągle biegać mi tutaj. Tego pętany. Kubki były tu. O, ile ja mam marmuru. Będę mógł też zrobić marmurową maczugę. Z modyfikacji. No, nie mogę przeżyć tej skrzyni. To jest okropna wtopa. Gdzieś tu jeszcze była specjalna lodówka. O, widzę, że tutaj jest mały błąd w modyfikacji, który wiem jak naprawić, także będę musiał napisać do twórcy. I naprawimy to. Co ja potrzebuję? O, mam! Dobra, teraz kamyki, kamyki. Będę mieć większą lodówkę. Ale czy ja na pewno potrzebuję? Chyba nie. Zbudowałem już te dwie. Cholera. To jest nie fair. Powinienem zespawnować ten... O. Powinienem zespawnować ten supeł za pomocą konsoli. Czy to jest moja wina, że twórca tak dziwnie zrobił tą opcję? Jak ja się miałem myśli, że hammer spowoduje nagle, że to zostanie zniszczone? Samo słowo hammer
Don't Starve powinno mi dać do myślenia, no ale... Jak ja mam teraz budować tą skrzynię? Nie wiem, co zrobię. Co ty robisz? Gościu, wyluzuj. No... Halo? Co tego napadło? Chestera się boisz? Nie wiem. Opętany jakiś. O, wiem, gdzie mogę wyruszyć. Na koci szopy. To chyba nie jest zły pomysł. Cały czas brakuje mi tego jednego ogonka. A z tego, co mi wiadomo, one się szybko pojawiają, te koci szopy, z powrotem. Także mogę ich jeszcze kilka ubić. Co to napadło? Nareszcie śpi. A, nie mógł się ułożyć. Tak, Droku. To jest owłosione jedzenie. Mam tu tyle rzeczy w tych skrzyniach, że nie ogarniam. Mogłem sobie zrobić drewnianą. Drewniana byłaby lepsza, aczkolwiek. Mogę sobie jeszcze zrobić metalową, odporną na ogień. To nie jest zły pomysł. Tylko wszystko zależy od tego, czy jakiś gigant potem nie zniszczy mi tej skrzyni. Ciężko się zdecydować. Niech nastanie dzień. No, no, dzień! Okej. Koci szopy były tu! Sporo was tutaj. Mam nadzieję, że żaden gigant was tutaj nigdy nie znajdzie. Będziemy zabijać niewinne kotki. O! A, już go widzę. Widzę, że sporo mam tu grzybków. Przy okazji sobie je pozbieram. No i teraz na koci szopa. Daj mi swój ogon. Yes. To było. O shit. Walka gigantów. O nie. O Boże, muszę uciec do tych bawołów, zanim je wszystkie zabiję. Właśnie o tym mówiłem. Kurde, a ja nie mam moda, który pokazuje lokalizację gigantów na mapie. Dobra, idziemy bardziej tu. Oj, żeby mi się udało. Pokaż się. Bestio. Nie można mnie pokonać. Siemka. Chodź tu. Oś, sorry. Nie to miałem na myśli, ale... jakby cię tu pokonać? Chcesz to zjeść? Spoko! Za każdym razem, kiedy... Chodź tu. Posiedź. It was stupid! O cholera.
Zastanówmy się. Chodź tu, bestio. No, zjadł zgniliznę, co za ćwok ze mnie. Nie mam kapelusza. O, fuck. Hello. Chodź tu, chodź tu. Działaj, działaj. Zniszczył moje malowidła. I moje ognisko. Mam nadzieję, że szybko padnie. Działaj, działaj. No, 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 no. Hit him. Tego nie wlazak! Nie tam! Czy to jest w ogóle bezpieczne z tym plecakiem tu? Aaaa! No! Uwiń się, gin szybciej, no! Zginął! La ra di da di 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 di. Przepraszam. Głupie koszmary. Nie mogę mi nawet nic dać zebrać, łupu. Zginął! Bez problemu! Je. Nawet bez nakrycia głowy. Teraz nie wiadomo, czy nie przyjdą psy Gangnam Style, także powinienem troszkę tu ponaprawiać. Znowu ten Sauron szepcze do mnie. Naprawiaj szybciej. Ale dziwna walka. Totalnie się nie spodziewałem tego. Chyba wszystkie. Póki co. Cholerka. Bierz to w łapę i idziemy do bazy. Ojeju! To było mega cudowne. Dobra. Poczytalność już naprawiona. Teraz się muszę zająć schowaniem zapasów. Zrobimy sobie zimową czapkę. Teraz tak. Gdzież ona jest? Gdzieś tu na dole? Nie. O, tu. I switaśna czapka gotowa. Brasowam ją do środka. Co jeszcze mogę? Przede wszystkim, Chester, masz moje nakrycie głowy. Reszta tego. Musimy jeszcze coś zjeść.
Ach, ten kaszel mnie wykończy. Już prędzej nie borsuko niedźwiedź, ale kaszel. To zawiesimy na suszarnię. Będą cztery. Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze cztery, okej. Dobra. Kolejny gigant pokonany. Gdyby nie moje pułapki, nie wiem, jakby to się skończyło. Kolczaste pułapki. Zejdź mi z drogi. Wiesz co, jak będziesz mi tak tutaj biegać, to chyba się ciebie pozbędę. Stój tam. Ciągle mi przeszkadza. Co by tu wrzucić do gara? Jakieś jagódki może? Moment, moment! To i marchewka i... gotowe. No my idziemy posprzątać na polu bitwy. To miałem wziąć. Kurczę, spalił mi... Znaczy zniszczył mi to ognisko, które musiałbym zrobić z powrotem. Kurde. Dobra, stawię to tu. Jej! Okej. To już naprawione. To mogę dosadzić ponownie do sadzie. No, jakoś poszło. Najważniejsze, że nie zniszczył mi nic z mojej bazy. To mnie cieszy najbardziej. Jeszcze się zorientuję w moich zasobach teraz. Co gdzie jest i ile. Okej. Jakieś koszmarne paliwo? Jest tutaj. Nie jest kodo... O, no idealnie! Pięknie, że tam poleciał. Idealna zagroda dla koelefanta. Tylko skoro udało mu się tam dobiec, to z pewnością uda mu się też wyjść. No ale tym się już nie będę teraz przejmować. Jak to było? To... miodzik. Cukierki. Szlak. Patyki. Jest! Ciasteczka! Chciałem właśnie zrobić ciasteczka. I się udało. Co tam można było stworzyć z tej... O nie... Dobra. Ostatnia bitwa przed końcem odcinka. Nie boję się. Nie boję się. Mam nadzieję, że nie potrwa zbyt długo, bo nie mam... Tutaj zbyt wiele ognia. A nie chcę marnować kasku górnika. Atakujcie! What? Nie za dużo was trochę? What? Nieźle. Sporo ich tu było. Nie! Musisz mi to podnosić. Och. Popiół się przyda. Popiół się przyda. No, 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 no. Coś tam miałem. Chyba czerwony barwnik się robi z popiołu. Co tam się tak rusza? Ciężko to wszystko podnieść. Ah! O, nie tak to ma być.
Dość tą symetrią. W zasadzie tu nie ma żadnej symetrii. No zbuduj to! No! Nareszcie. Ognisko zgasło. A to mi przypomina, że pora się zbierać. Co tam tak łazi? Psy pokonane. Tym razem... Nie wiadomo ile to potrwa. Liny i drewno. No, zrobimy jeszcze trochę pułapek. Okej, okay, mój plecak jest tu. Odzyskany. Dobra, rzucę jakutki tutaj. Yeah! Teraz gdzie ty masz czerwony kryształ? Tutaj. Popiół dawałem chyba tu. Tak. Kły były przy sobie, muszę je trzymać, bo wkrótce będę z nich robić kolejne zębowe pułapki, także no nie mam nawet, nie ma sensu, żebym to chował. Trzy kubki i myślę, że na tym sobie zakończę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dużo się wydarzyło. Drog walczył i z borsuką niedźwiedziem, i z psami, i latał po świecie. Także myślę, że na ten odcinek to wystarczy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i widzimy się w kolejnej części. Don't Starve z Drogiem. Pa, pa.